Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I tak, piątek, piąteczek, piątunio nadszedł, więc kończymy ten tydzień. Tydzień teoretycznie roboczy, być może dla niektórych. Dla nas nie, bo na tym kanale filmy są codziennie, więc jutro będzie recenzja, w niedzielę będzie recenzja, a w poniedziałek wracamy do Techniusów. Ale informacyjny tydzień, ten newsowy, czas zamknąć informacją o konsoli od Valve. Właścicieli Steama, twórców CSGO i Half-Life'a, właściwie CSGO to tylko mod do Half-Life'a, ale CS1.6 to mod do Half-Life'a, CSGO to już osobna produkcja, zamotałem się. Ale tak, twórca i właściciel Steama, jedna z najpotężniejszych i najbogatszych platform, zaprezentowała swoją konsolę. Konsolę, która będzie konkurencją teoretycznie dla wszystkich konsol, ale praktycznie bardziej tylko i wyłącznie dla Nintendo Switcha. Już teraz nie będę przedłużał tego wstępu, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w Techniusie, zapraszam do oglądania, a jeżeli moje filmy Wam się podobają, to zostawcie suba, bo jak już kiedyś mówiłem, jeżeli każdy na tym kanale, kto ogląda moje filmy, by zostawił suba, już dawno miałbym powyżej 100 tysięcy subskrypcji. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już subskrybują i zapraszam do oglądania. Okej, więc Valve, czy jak im tam w ogóle jest, ci od Steama łączą siły z AMD i można bezpośrednio porównać to, co wyląduje w konsoli od Valve, Steam Deck. Właśnie, bo nazwa jest tak myląca, że jak wczoraj oglądałem konferencję Elgato i dzisiaj chciałem popatrzeć na drugą wersję Steam Decka, wpisując Steam Deck wyskakiwał Steam Deck. Nazwy są mega podobne i mega mylące, ale to już bez znaczenia. Steam Deck, tak będzie nazywać się ta konsola. Jest to handheld z ekranem o przekątnej 7 cali w proporcjach 16:10, czyli lekko grubszy niż klasyczne monitory 16:9. Tak by the way, zawitał do mnie drugi monitor 4K, więc mam już dwie 32 o rozdzielczości 4K. Genialnie się na tym pracuje. Wrzucę Wam porównanie, jak wygląda 32 Full HD w stosunku do 32 4K. Natomiast to jest 4K, mówię o innej Full HD. Dobra, bo zbaczam z tematu. Połączyli siły z AMD i AMD dostarczy układ odpowiedzialny za wydajność do tej konsoli. Jest to prawdopodobnie dokładnie ten sam układ, który jest obecny w konsoli takie jak PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Natomiast jest on okrojony. Jest to architektura Zen 2+, więc nie jest to Zen 3, czyli seria 5000, a seria 4000. Teraz w ogóle jest bardzo głośno o tych niewykorzystanych Apple z PlayStation 5, które AMD chce na potęgę sprzedawać. I tak troszeczkę Wam zdradzę, być może uda mi się właśnie taki moduł z PlayStation 5, tylko że sprzedawane osobno, mieć na testy i wtedy bym Wam pokazał, jak to działa. Naprawdę ciekawe urządzonko. Natomiast jeżeli konsole normalne, mówię normalne, mam na myśli PlayStation 5, Xboxy mają po 8 rdzeni i 16 wątków, tak tutaj mamy 4 rdzenie i 8 wątków, jeżeli chodzi o procesor, a karta graficzna, no to mówi się, że to jest układ RDNA 2, czyli tak samo jak w tamtych konsolach, natomiast posiadający jedynie 6 jednostek CU, gdzie, przepraszam, 8 jednostek CU, wyleciało mi to, 8 jednostek CU, gdzie taki Xbox Series S, czyli ta słabsza wersja konsoli od Microsoftu, ma tych jednostek 20, więc można powiedzieć, że to będzie jeszcze taka połówka Series S. Natomiast Series S jest konsolą, która śmiga Full HD bez problemu, a tutaj mamy tak naprawdę tylko troszeczkę więcej niż HD Ready, więc teoretycznie wszystkie gry powinny bez problemu śmigać. Natomiast problem jest taki, że Steam, czy też Valve, czy też Steam Deck, to jest straszne, to się będzie naprawdę długo mylić, nie jest konsolą w sensu stricte tego słowa znaczeniu pod tym najważniejszym dla konsoli względem, czyli optymalizacji gier pod konsolę.
Steam będzie korzystał ze swojego sklepu, oczywiście. Steam Deck będzie korzystał ze sklepu Steam do odpalania gier. Ponoć będzie też możliwość instalowania innych sklepów, czyli w praktyce tak naprawdę dostaniemy przenośny komputerek i będziemy mogli grać w teoretycznie dowolne gry. Zastanawiam się, jak wydajność, ponieważ Steam pochwalił się tym, natomiast nie pochwalił się wydajnością tego urządzenia. Nie mówią tu o żadnych ograniczeniach, natomiast będzie ta konsola używała akceleratora, czy też takiego emulatora właściwie bardziej, Proton, który nie wymaga specjalnego portowania gier z PC-ta na tą konsolę, czy też z innych konsol na Steam Decka. Po prostu sama będzie przerabiać te gry i odpalać już w swoim systemie. W systemie, który jest systemem na bazie Linuxa, takim wewnętrznym, stworzonym przez Valve. W ogóle swoją drogą bardzo mi się podoba, że w tym kierunku Valve się rozwija, bo już za niedługo będziemy mogli dostać pełne systemy operacyjne oparte tylko i wyłącznie o ten ich autorski system i odpalać gry niezależnie od Windowsa. To by było bardzo ciekawe zagranie. Natomiast jak działa Proton dokładnie, jeżeli chodzi o wydajność, jakie ma skalowanie, no to przekonamy się po premierze. No, jeżeli chodzi na przykład o takie same zastosowanie oprogramowania przez Apple do przerabiania tych standardowych aplikacji stworzonych w X, w architekturze 64-bitowej X64 na właśnie tą ichniejszą architekturę ARM, działa to świetnie. Jeżeli tak samo będzie to działać w przypadku Steama, jeżeli chodzi o przerabianie gier, wiecie, w locie na tą i odpalanie ich z wersji tej czysto PC-towej na ich konsoli, to też będzie świetnie. Natomiast nie chcę mi się wierzyć, że tam jakichś spadków mocy nie będzie. Dlatego też uważam, że może być problem z graniem we wszystkie gry i pytanie, jak długo taki sprzęt będzie aktualny. Jeżeli Steam podchodzi do tego w ten sposób, czy Valve, to już jest wszystko jedno, że ta konsola będzie wydawana często, co dwa, najrzadziej co dwa lata, to wtedy jest to ok. Hardware tej konsoli jest ok. Natomiast jeżeli by chcieli wydawać to, tą konsolę z takim samym odstępem czasu jak ich największa konkurencja, czyli Nintendo Switch, bo cały czas mówimy tutaj o, właściwie ja mówię o konsolach stacjonarnych, natomiast największym konkurencją będzie tutaj Nintendo Switch, bo w końcu ten Steam Deck to jest tak naprawdę handheld, czyli przenośna konsola, gdzie producent podaje, o tym jeszcze nie wspomniałem, że od 3 do 9 godzin na jednym ładowaniu, aczkolwiek stawiam, że ta najwyższa wartość będzie praktycznie nieosiągalna, chyba że będziemy naprawdę w coś lightowego grali, w jakiś, nie wiem, Overcooked czy coś takiego. W każdym razie wydaje mi się, że ten hardware jest już troszeczkę stary i na konsolach, które mają dedykowane gry pod ten hardware, będzie działał już bardzo dobrze, trochę stary. Kurczę, mówię tak o konsolach, które wyszły pół roku temu i zamierzają zostać na rynku prawdopodobnie przez następne 4 lata. Tak, wiem. Natomiast one działają pod takim systemem dedykowanym dla konsol i wiemy, jak ta optymalizacja jest świetna, jak w ogóle kiepski hardware był w konsolach poprzedniej generacji, znaczy poprzedniej może nie, ale 360, a jak długo ta 360 żyła. Poprzednia generacja to też nie były jakieś super mocarze, a też bardzo długo żyły te konsole. W ogóle konsole to nigdy nie są mocarze, a żyją dzięki oprogramowaniu. Pytanie, jak będzie działać oprogramowanie Steama. Ponieważ jednak Steam za bardzo nie polega w chwili obecnej na ekskluzywach, tak jak robi to Nintendo. Nintendo jednak dostarcza bardzo dużą ilość ekskluzywów i to one są też takim najmocniejszym punktem tej konsoli. A po drugie, ta konsola jest już 5 lat na rynku. Za rok prawdopodobnie dostaniemy odświeżoną wersję Pro już z dużo, dużo mocniejszym hardwarem i będzie ona mocarniejsza zdecydowanie od takiego Steam Decka, cały czas z tym Steam Deckiem. Więc tutaj wydaje mi się, że jest to projekt pilotażowy robiony przez Valve. Podobnie zresztą było z tym Steam Linkiem, tak? Był Steam Link, był ten słynny Steam Pad i projekt się narodził, zrobił dużo szumu, a potem umarł. Był bardzo tani w pewnym momencie. Był to fajny projekt, no ale właśnie troszeczkę nie znalazł popytu.
Pytanie, czy taki handheld znajdzie. Jeżeli znajdzie, to wierzę w to, że Valve wypuści zupgrade'owaną wersję tej samej konsoli, już dużo, dużo mocarniejszą. A teraz na sam koniec jeszcze o cenach, no bo one nie wyglądają fajnie. Podstawowa wersja $400, $50 więcej niż najnowszy Switch OLED, tak? Z OLEDowym ekranem Full HD o przekątnej 7 cali. No kurczę, powiem Wam szczerze, cena jest wysoka, czyli 1800, 2200 i 2500, nie, i 3000 zł za wersję z dyskiem 512 GB. No więc tutaj strasznie wysoko Steam, Valve wycenia tą swoją konsolę i nie wróży jej przez to sukcesu, ale jeżeli takowo odniesie, to bardzo fajnie, bo dostaniemy wtedy poprawione wersje tej konsoli. No i fajnie by było, żeby ten projekt nie umarł, tylko żeby żył i żeby się rozwijał, bo lubię takie projekty. Wszystkie projekty, które pokazują jakąś innowacyjność, wprowadzają coś nowego, świeższego na rynek, to dla mnie jest jak najbardziej super sprawa, dlatego też trzymam kciuki za Valve, żeby im to wszystko wyszło. A Wam za dzisiaj dziękuję, bardzo Wam dziękuję za cały miniony tydzień Tech Newsów, za zostawianie subów, łapek w górę, komentowanie. Napiszcie, co sądzicie o Steam Decku, czy Was osobiście coś takiego by zainteresowało. Mnie też, znaczy nie mnie też, tylko mnie tak, ale w niższej cenie. Moim zdaniem jest to zbyt wysoko wycenione, zwłaszcza, że podejrzewam, że protki, jakie do tego trafiają, to są jakieś kastraty nieudanych tych układów z podstawowych konsol, czyli PS5, Xbox Series X i Xbox Series S. Dużo jest odpadu z tych konsol i wydaje mi się, że taki sposób zagospodarowania tych odpadów też wymyśliło sobie AMD. Jest to fajny projekt. Bardzo fajnie, że takie odpady, no oczywiście w cudzysłowie odpady, bo to są pełnoprawne produkty, tylko o dużo niższej specyfikacji, że tak to się zagospodarowuje. Bardzo, bardzo fajnie. Szapoba. Podoba mi się taki sposób zagospodarowania tego sprzętu. Dobrze, że tego, nie wiem, nie mielą, nie wyrzucają, tylko starają się wypuścić w jakichś innych produktach na rynek, więc mam nadzieję, że tutaj ten projekt będzie kwitł. Chociaż mnie osobiście nie przekonuje i dość sceptycznie do niego podchodzę. A wy piszcie, co wy o nim sądzicie. Ja Wam tymczasem za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam jutro o 17:45 na recenzję. Też w niedzielę Was zapraszam na recenzję. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!